Ważne wydarzenia, ważne spotkania, najważniejsze rozmowy na starym rynku. Dzień dobry Marlena Siog, witam w kolejnym programie z cyklu Na Starym Rynku. A dziś moim i Państwa gościem jest profesor Mirosława Melezini, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Katedrze Prawa i Administracji. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Pani profesor, jest pani autorką ponad 100 publikacji z zakresu prawa karnego i polityki kryminalnej, a także autorką książki Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, która zyskała bardzo duże uznanie. Tak. Tak, rzeczywiście zajmuję się problematyką prawa karnego, ale doprecyzowując, to chciałabym podkreślić też, że. To prawo karne jest bardzo szeroko rozumiane. W ścisłym znaczeniu prawo karne określa, jakie czyny są zabronione przez to prawo, kary i środki karne, zasady odpowiedzialności karnej, ale też na prawo karne składają się inne działy tego prawa, zwłaszcza postępowanie karne i prawo karne wykonawcze. Ale pani profesor, przechodząc do istoty prawa karnego, czy pani zdaniem współczesny wymiar prawa karnego realizuje wyznaczone mu zadania właśnie w zakresie zwalczania tej przestępczości? Możemy stwierdzić, że współczesne prawo karne z powodzeniem realizuje postawione przed nim zadania, bo przede wszystkim zwalcza przestępczość i chroni społeczeństwo przed najbardziej groźnymi czynami. Jakimi są przestępstwa? I ta skuteczność prawa karnego, efektywność prawa karnego widoczna jest w szczególności w poglądach społeczeństwa na temat poczucia bezpieczeństwa. Z badań wynika, że 86% Polaków uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie a jednocześnie aż 93% Polaków uznaje, że okolica, w której zamieszkuje, jest okolicą bezpieczną, w której zamieszkują jest okolicą bezpieczną. To oczywiście świadczy o tym, że efektywność, skuteczność prawa karnego jest o ile nie idealna, to na tyle wystarczająca, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Warto też wspomnieć o tym, że Rezultaty prawa karnego widoczne są na obrazie przestępczości. Od szeregu lat, jak wynika z danych statystycznych policji, przestępczość w naszym kraju wykazuje tendencję spadkową i to jest niewątpliwie pocieszający obraz tej przestępczości, bowiem jeszcze w 2011 roku rocznie stwierdzano przestępstw ponad milion sto tysięcy, a w 2018 roku yy, przestępstw odnotowano 790 tysięcy. To można powiedzieć, że i dużo, i mało, ale tendencja spadkowa jest wyraźna i co istotne, ta tendencja spadkowa odnosi się do przestępstw kryminalnych, czyli tych przestępstw, które z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa obywateli są niezwykle istotne. Na te przestępstwa kryminalne składają się zabójstwa, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, kradzieże rozbójnicze, zgwałcenia czy kradzież cudzej rzeczy. Tu może jeszcze tylko warto wspomnieć o zabójstwach, o czynach najcięższych godzących w życie człowieka, i w tym obszarze prawo karne odnosi pozytywne rezultaty. Bowiem o ile jeszcze w 2001 roku odnotowywano ponad 1300 zabójstw rocznie, to w ubiegłym roku zabójstw było 530. No i o tą liczbę za dużo, oczywiście, bo tyle osób zginęło. Tyle osób straciło życie w wyniku czynów niezwykle brutalnych, często, bo ofiarami przestępstwa, zabójstwa są przecież zarówno osoby dorosłe, ale też często są dzieci. Patrząc na obraz przestępczości, bardzo też może jeszcze wspomnieć o przestępczości drogowej. Ona jest bardzo nagłaśniana w mediach i ona rzeczywiście powoduje rozliczne skutki ujemne w postaci ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że przestępczość Przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji zdecydowanie spadła, niemal trzykrotnie, ale wypadków drogowych nadal jest dużo. W ubiegłym roku odnotowano ponad 30 tysięcy wypadków drogowych. Było ich mniej niż wcześniej, natomiast charakterystyczną cechą tych wypadków ubiegłorocznych było to, że Więcej było ofiar śmiertelnych. Ponad 2200 ofiar śmiertelnych. Także liczba jest ogromna. No i na ten statystyczny obraz przestępczości, jak patrzymy, to musimy też pamiętać, że na te liczby ma wpływ oczywiście nie tylko ilość zdarzeń kryminalnych, ale mają także wpływ działania ustawodawcy, bo często ustawodawca rozstrzyga o tym, jaki jest zakres czynu karalnego co jest karalne, co jest przestępstwem, co jest wykroczeniem. No i tak właśnie mieliśmy do czynienia w przypadku przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstw drogowych. Ustawodawca w 2013 roku uznał, że prowadzenie innego niż mechaniczny pojazdu w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem, a jest wykroczeniem. Wcześniej nawet prowadzenie roweru przez pijanego kierowcę było Przestępstwem, co powodowało oczywiście poważne konsekwencje, bo ich sprawcy, skazani niekiedy na krótkie kary pozbawienia wolności, często trafiali do zakładu karnego zupełnie niepotrzebnie. No i ustawodawca, racjonalizując represję karną, zdecydował słusznie, moim zdaniem, na przesunięciu tych czynów dokuczliwych społecznie, ale nie aż tak bardzo groźnych do kategorii wykroczeń. I w związku z tym przestępczość drogowa zmniejszyła się ilościowo, ale nie oznacza to, że zmniejszyła się liczba zdarzeń kryminalnych. Czyli złożoność tego obrazu, statystycznego obrazu przestępczości, zawsze trzeba mieć na uwadze. Wspominamy o tych statystykach i o tej tendencji spadkowej, a co jeśli chodzi o Łomrze, czy to również ma odniesienie do naszego miasta? Tak, oczywiście, że tak ta tendencja spadkowa obserwowana jest także w mieście Łomża. Tutaj są bardzo pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby przestępstw stwierdzonych, bowiem w skali ogólnej, o ile w, ubiegły, w 2016 roku odnotowano 770-780 70, przestępstw stwierdzonych. To w ubiegłym roku było ich o ponad 200 mniej. To jest znacząca liczba, przy czym warto podkreślić, że zmniejszyła się liczba przestępstw bardzo dokuczliwych dla obywateli. Zwłaszcza zmniejszyła się liczba kradzieży, kradzieży rozbójniczych, także prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, czyli te czyny, no i przestępstw rozbójniczych, te czyny, które rzeczywiście są szkodliwe społecznie, może nie aż tak bardzo, ale dokuczliwe. I możemy jako obywatele obawiać się zamachów ze strony ich sprawców. Także w Łomży możemy czuć się bezpiecznie i muszę dodać, że studenci katedry prawa i administracji, którzy pisali prace magisterskie i licencjackie z obszaru przestępczości drogowej, z obszaru poczucia bezpieczeństwa w mieście Łomża. Wykazywali, że poczucie bezpieczeństwa mieszkańców łomży jest bardzo wysokie i nawet kiedy przekracza wskaźniki ogólnopolskie, bo to zależy też od okresu badań, w którym się te badania ankietowe prowadzi. Pani profesor, bardzo często w debacie publicznej, zwłaszcza przy tych zdarzeniach bardzo skrajnych, pojawiają się sugestie, by to prawo karne zaostrzeć. Czy Pani zdaniem również powinno się gdzieś te granice zacieśniać, i czy nasze prawo karne nie jest zbyt liberalne, jeśli chodzi właśnie o tą przestępczość? Oczywiście chcielibyśmy, żeby przestępczości w ogóle nie było, i przypuszczamy, nam się wydaje, że tę przestępczość może zlikwidować surowa kara. Ale historia pokazuje, że jest to błędne myślenie, bowiem prawo karne musi być przede wszystkim racjonalne. I to nasze prawo karne współczesne jest właśnie racjonalne. Co to oznacza? Ta, ten racjonalizm wiąże się z tym, że prawo karne przewiduje z jednej strony Surową i bardzo surową represję wobec sprawców groźnych czynów i najgroźniejszych przestępstw, a z drugiej strony przewiduje możliwość zróżnicowanych środków reakcji prawnokarnej na czyny, które są mniej szkodliwe. Określane są w prawie karnym jako czyny drobne czy średniej wagi. One też zasługują na potępienie. Ale ich sprawcy, ze względu na ciężar gatunkowy czynu, na społeczną szkodliwość czynu i też winę sprawcy, nie zasługują na to, by spotkała ich niezwykle surowa represja. Ten racjonalizm wynika także z tego, że nasze prawo karne daje sądom szerokie możliwości swobody w zakresie wymiaru kary. Sąd może indywidualizować wymiar kary. Według potrzeb, oczywiście sąd kieruje się ustawą, przestrzega zasad i dyrektyw wskazanych w kodeksie karnym, uwzględnia więc zarówno i stopień społecznej szkodliwości czynu, stopień winy, uwzględnia też cele zapobiegawcze kary i także w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. I w ramach ustawowego zagrożenia, które jest niezwykle zróżnicowane, Stosuje odpowiednią, zindywidualizowaną reakcję karną. Ona się różni. Nasze prawo karne pozwala zaostrzyć wymiar kary powyżej ustawowego zagrożenia, jeżeli sprawca jest recydywistą, jeżeli sprawca dopuścił się występku o charakterze chuligańskim, czy popełnił przestępstwo w zorganizowanej grupie przestępczej. Z drugiej strony, Nasze prawo pozwala też na złagodzenie odpowiedzialności karnej, i dotyczy to w szczególności tych przypadków, kiedy sprawca podejmował starania o naprawienie wyrządzonej szkody albo naprawił tę szkodę. Różne okoliczności powinny kształtować wymiar kary. I ważne właśnie jest to, żeby ustawa, kodeks karny nie ograniczały sfery swobody sędziowskiej kształtowaniu wymiaru kary i tak się u nas dzieje. Co do najcięższych czynów, one zawsze spotykają się z najsurowszą reakcją karną. Niekiedy słyszymy, że sprawca zabójstwa został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności na przykład, a dlaczego nie na karę pozbawienia, karę dożywotniego pozbawienia wolności powstaje pytanie, ale tu musimy też pamiętać o tym, że Różne są zabójstwa, że w ramach zabójstwa wyróżniamy dokonanie czynu zabronionego, ale przecież może to być usiłowanie czynu, kiedy ofiara zostaje uratowana, może nawet przez samego sprawcę. I te okoliczności powinny kształtować wymiar kary. Niewątpliwie to nasze prawo jest prawem racjonalnym, a najcięższe przestępstwa zagrożone są najsurowszą karą. A propos właśnie jej kształtowania jak ono w praktyce, jak w praktyce wygląda ta represja karna, czy sądy często orzekają pozbawienie wolności. Generalnie w związku z tym, że czynów najpoważniejszych, najcięższych mamy stosunkowo niewiele. W związku z tym w granicach kilkudziesięciu przypadków orzeka się karę dożywotniego pozbawienia wolności, czy karę 25 lat pozbawienia wolności. Częściej oczywiście stosowana jest kara terminowego pozbawienia wolności, do, do kara wynosząca do 15 lat. Ale y, większość czynów spotyka się z y, reakcją Wolnościową, z karami wolnościowymi. Mamy zatem sytuację, kiedy ta kara pozbawienia wolności stosowana jest w praktyce niezbyt często, bo ona jest orzekana w granicach 12% ogółu zastosowanych środków reakcji prawnokarnej, czyli niewiele. Problemem natomiast, problemem całego systemu wymiaru sprawiedliwości jest ogromna liczba osób pozbawionych wolności. Która przebywa w zakładach karnych. Niestety, od wielu lat nasz kraj odznacza się niezwykle wysokim wskaźnikiem punitywności, czyli ilością osób pozbawionych wolności w przeliczeniu na 100 tysięcy ludności, i zajmujemy czołową pozycję w państwach Unii Europejskiej. To jest negatywne zjawisko, które jednak nie wynika bezpośrednio. Z nazbyt częstego stosowania kary pozbawienia wolności bezwzględnej, ale wynikało głównie z masowości orzekania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, która nie przynosiła pozytywnych rezultatów i trzeba było zarządzać wykonanie orzeczonej kary. Oczywiście ustawodawca komisja kodyfikacyjna prawa karnego Wszyscy żeśmy to zauważali, że dzieje się coś niepokojącego, że warunkowe zawieszenie wykonania kary stosowane jest wręcz masowo. W związku z tym w 2015 roku przeprowadzono obszerną reformę prawa karnego, która ograniczyła możliwość orzekania czy stosowania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na rzecz. Przyznania pierwszeństwa karom wolnościowym, czyli karze grzywny i karze ograniczenia wolności. Wyniki badań, najnowsze wyniki badań, też prowadziłam badania w tym zakresie, żeby ustalić, jak kształtuje się obecna polityka karna, pokazały, że praktycy wykorzystują nowe możliwości stworzone przez kodeks karny i modyfikują wymiar kary. Poprzez właśnie szersze stosowanie kar wolnościowych. Tu chciałabym powiedzieć, że w naszym systemie prawnym kara kryminalna odgrywa oczywiście wiodącą rolę. Ale należy też pamiętać, że prawo karne dysponuje to także bogatym zestawem innych form reakcji prawnokarnej, które są równie dolegliwe, a może niekiedy nawet bardziej dolegliwe. Przewiduje różnorodne środki reakcji prawnokarnej. W postaci właśnie środków karnych, do których zaliczamy zakaz prowadzenia pojazdów, do których zaliczamy nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego przez pokrzywdzonego, zakaz zbliżania się do określonej osoby, zakaz wstępu na imprezę masową, m.in. na mecze piłki nożnej. Ta indywidualizacja sądowego wymiaru kary ma więc ogromne znaczenie sąd dostosowuje wymiar kary do potrzeb indywidualnego przypadku, ale musimy też mieć świadomość tego, że instrumenty, które są przewidziane we współczesnym prawie karnym, w pełni nadają się do procesu indywidualizowania wymiaru kary. Kary pozbawienia wolności wprawdzie więc są stosunkowo rzadko orzekane, ale borykamy się z problemem Nadmiernego zagęszczenia i nadmiernej ilości osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych. To jest bardzo negatywne zjawisko. Zajmujemy pierwsze, jeżeli nie pierwsze, to czołowe miejsca w statystykach europejskich, jeżeli chodzi o liczbę osób pozbawionych wolności na 100 tysięcy mieszkańców. I może nie tyle problemem jest ilość osób przebywających w zakładach karnych. Ale bardzo poważnym problemem jest liczba osób oczekujących na wykonanie kary pozbawienia wolności. Jest to tak zwana kolejka do zakładów karnych, czyli liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności, ale które to osoby nie odbywają tej kary, bowiem nie ma miejsc w zakładach karnych. Jest to bardzo pokaźna liczba. Obejmująca ponad 38 tysięcy osób skazanych. W związku z tym, gdyby do tych osób przebywających w zakładach karnych jeszcze została dołączona grupa osób oczekujących na odbycie kary w zakładzie karnym, to mieliśmy, by, mielibyśmy do czynienia z populacją bardzo wysoką, przekraczającą nawet 100 tysięcy osób. To oczywiście wskazuje na to, że istnieje potrzeba, Modyfikacji polityki karnej, ale niekoniecznie kodeksu karnego. W mojej ocenie współczesny kodeks karny realizuje swoje zadania. Pani profesor, tę wiedzę z zakresu prawa karnego przekazuje pani studentom Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Jak ocenia pani trzynasty kierunek, który właśnie powstał rok temu w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży? To przede wszystkim warto podkreślić, że oprócz uczelni uniwersyteckich, nieliczne uczelnie w naszym kraju mają w ogóle uprawnienia do prowadzenia studiów w zakresie prawa. Nasza uczelnia uzyskała uprawnienia, bowiem spełniła wszystkie wymagania, nawet przekraczając te, które były niezbędne, no i uruchomiła, uruchomiła kierunek prawo. W ramach tego kierunku istnieje możliwość kształcenia się na jednolitych magisterskich studiach, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, a absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł zawodowy magistra. Jest to oczywiście szansa dla młodych ludzi, zwłaszcza dla mieszkańców miasta Łomży i okolicy. Żeby podjąć kształcenie właśnie we własnym miejscu i czas, który trzeba byłoby poświęcić na dojazdy, przeznaczyć na samo kształcenie. To jest bardzo radosna, myślę, nowina i powinniśmy się z tej wiadomości cieszyć, oczywiście. Jeżeli chodzi o specjalizacje, które funkcjonują w ramach kierunku prawo, tu wyróżniamy, czy uruchomione zostały trzy specjalizacje? Specjalizacja cywilno-gospodarcza, specjalizacja karnistyczna i specjalizacja mediacyjno-administracyjna. W ramach tych specjalizacji student prawa ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu tematyki, która go najbardziej interesuje. Czyli jeżeli jest to Zainteresowanie karnistyczne, no to oczywiście wybiera wtedy specjalizację karnistyczną. Szerokie możliwości też dokształcania się związane z kontynuowaniem nauki, będąc studentem licencjatu czy nawet innych studiów, można równolegle na studiach niestacjonarnych podjąć nową formę kształcenia w postaci prawa. To daje oczywiście szerokie perspektywy na przyszłość. One nie są odczuwalne od razu, ale absolwent y, prawa ma znacznie szersze możliwości na rynku pracy, jeżeli chodzi o przyszłe zatrudnienie. Poza tym, po ukończeniu studiów prawniczych i określonej aplikacji, może zostać sędzią, prokuratorem, adwokatem, notariuszem, komornikiem, w zależności od tego, co pasjonuje daną osobę. Chciałam też podkreślić, że na naszej uczelni bardzo wysoko ocenia się jakość kształcenia. Mamy wewnętrzny system jakości kształcenia, który świetnie funkcjonuje. Ta jakość kształcenia, samo pojęcie jakości kształcenia mówi, że dąży się do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, efektów. Jakie to mogą być efekty? To oczywiście jakość kształcenia, to przede wszystkim dobrze wykształcony młody człowiek. Ale żeby ten człowiek dobrze był wykształcony, ta jakość prezentowana na uczelni musi być wysoka. Na kierunku prawo jakość kształcenia jest w mojej ocenie bardzo, bardzo wysoka, a o tej jakości decyduje przede wszystkim kadra. Kadra wysoko kwalifikowana, która jest zatrudniona na wydziale, na, na kierunku prawo. Mianowicie jest to grono profesorskie. Są to liczni doktorzy, między innymi nauk prawnych, a także tą kadrę tworzą praktycy. Praktycy, między innymi sędziowie i radcy prawni. To powoduje, że prezentowane prezentowana wiedza w trakcie wykładów, czy ćwiczeń, czy seminariów jest na wysokim poziomie i też wymagania stawiane studentom są odpowiednio wysokie. Tak, żeby student miał świadomość swojej wiedzy, że świadomość, że jest przygotowany do kolejnego etapu życiowego np. do aplikacji, ale jakość kształcenia zapewnia też także, Właściwie opracowany program kształcenia. Program kształcenia systematycznie jest modyfikowany, dostosowywany do potrzeb konkretnej specjalności czy do potrzeb wynikających z rynku pracy. Pamiętajmy też, że nasi studenci nie tylko zdobywają głęboką, pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, ale też zdobywają umiejętności, umiejętności praktyczne, bowiem nasza uczelnia kształci nie tylko teoretyków, ale również praktyków. No a propos właśnie tych praktyków, misją uczelni jest właśnie to, o czym pani profesor wspomniała kształcimy praktyków. W jakim stopniu ma ono właśnie odniesienie, jeśli chodzi o kierunek, jakim jest prawo? Jeżeli chodzi o kwestie praktyków, to o tym, że ta praktyka jest prezentowana studentom, studenci uczestniczą aktywnie w zajęciach praktycznych, to chociażby świadczą praktyki sześciomiesięczne, które organizowane są dla studentów wszystkich specjalności. Możemy zaproponować studentom symulacje rozpraw, które są prezentowane na sali rozpraw, i studenci chętnie z tej formy, Praktycznej wiedzy korzystają. Warto wspomnieć, że rekrutacja nadal trwa, więc być może spełnienie swoich marzeń o zostaniu karnistą bądź e, innym prawnikiem, być może jest to właśnie ten moment, by zadecydować o tym i wziąć udział w rekrutacji. Bardzo byłoby dobrze, gdyby tak się stało. Ja oczywiście, jako karnistka, polecam zainteresowanie, zgłębienie wiedzy z zakresu prawa karnego. Życzę też wszystkim studentom, Powodzenia w trakcie studiów na kierunku prawo. I my przyłączamy się również do tych życzeń. Pani profesor, ja dziękuję bardzo za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A przypomnę, moim i Państwa gościem była profesor Mirosława Melezini. Bardzo dziękuję. Dziękuję.